Dziękuję bardzo. Również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj być z Państwem. Ja w naszej publikacji byłam odpowiedzialna za problematykę edukacyjną, za kwestie związane z liczbą edukacyjną w takim modelu socjaldemokratycznym. I staram się w tym swoim rozdziale przekonywać, że takim naczelnym celem socjaldemokratycznej polityki edukacyjnej powinno być przeciwdziałanie nierównościom społecznym, w szczególności nierównościom edukacyjnym, które tutaj na moment włączę tylko do diagnozy, nie będę jej przyciągać, no są w Polsce po prostu bardzo znaczące i obejmują zarówno zróżnicowanie międzyszkolne, jak i różnice pomiędzy uczniami dołączającymi do tej samej placówki. Ten ogólny cel przeciwdziałania nierównościom edukacyjnym, można na niego spoglądać z dwóch stron. Po pierwsze, uświadamiając sobie, że szkoła może, i często tak się dzieje, pogłębiać te nierówności, to tym celem byłoby zapobieganie temu, aby instytucje edukacyjne właśnie pogłębiały te społeczne dystanse i nierówności edukacyjne. Po drugie, takim celem pozytywnym powinna być redukcja już istniejących dystansów i nierówności edukacyjnych. Jeżeli chodzi o rekomendacje konkretnie, w jaki sposób należałoby podejść do realizacji tak postawionego celu socjaldemokratycznej polityki edukacyjnej, to można zacząć oczywiście od takiej bardzo materialnej, fizycznej warstwy, czyli o zapewnienie powszechnego, fizycznego dostępu do dobrej jakości szkół i przedszkoli. W szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na przedszkola, które są wciąż bolączką naszego kraju i dostęp jest silnie zróżnicowany. No, oczywiście się poprawia, natomiast te usługi przedszkolne są bardzo zróżnicowane. Częściowo ta poprawa jest, zawdzięczamy ją środkom unijnym, dotacjom, projektom, które jednak są zapewniają tą opiekę przedszkolną w ograniczonym wymiarze czasowym i w pewnym momencie po prostu się skończą. Ta dbałość o taką publiczną sieć publicznych, powszechną sieć publicznych szkół i przedszkoli wymaga, jak sądzę, w dzisiejszych warunkach podjęcia decyzji o szerszym wsparciu ze strony władz centralnych, ze strony państwa dla samorządów, które w tej chwili za opiekę przedszkolną są odpowiedzialne i z tego też powodu, że opieka przedszkolna jest zadaniem własnym samorządów, wynikają różnice w dostarczaniu tych przedszkolnych usług. Oczywiście z zapewnieniem takiego fizycznego dostępu do szkół i przedszkoli wiążą się też mniej oczywiste kwestie dla osób nie działających w sferze edukacji, jak zapewnienie dowozów do szkół, jak taka organizacja zajęć pozalekcyjnych, żeby realnie były one dostępne dla wszystkich uczniów, a nie tylko tych, które mieszkają akurat w miejscowości, w której jest szkoła. Więc jest tutaj myślę szereg wyzwań, których nie wolno ignorować. Drugim problemem takim, myślę, że dosyć poważnym, o którym ja niestety nie miałam okazji być na kongresie Lewicy, ponieważ w tym samym czasie był organizowany Kongres Polskiej Edukacji. Jedna z sesji poświęcona była właśnie nierównościom edukacyjnym. I tam w zasadzie wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że poważnym problemem jest tak zwana ucieczka klasy średniej, to znaczy omijanie pewnych mechanizmów redystrybucyjnych czy zapewniających taki równy dostęp poprzez rodziców lepiej wykształconych, lepiej sytuowanych, takich, którzy mają możliwości na przykład dowiezienia dziecka do innej szkoły, przemeldować, są na tyle, że tak powiem, sprytni, żeby przemeldować to dziecko do innego obwodu, żeby ono poszło do innej szkoły. To wszystko sprawia, że szkoły i klasy różnicują się No i tutaj nawet władze publiczne mają pewne ograniczone możliwości, żeby jakoś temu przeciwdziałać. Myślę, że tutaj takim dobrym pomysłem jest zaostrzenie nieco tych reguł dotyczących rejonizacji, tworzenia obwodów szkolnych. Zwłaszcza w warunkach, w których mamy coraz lepszą wiedzę na temat tego, kto trafia do dzieci z jakich domów, z jakich środowisk trafiają do jakich szkół. Myślę o elektronicznych systemach rekrutacji do szkół, które dają naprawdę potężne narzędzie władzom samorządowym, żeby na przykład konstruować te obwody w poprzek środowisk. To znaczy, oczywiście takim często podnoszonym problemem, kiedy rozmawia się o rejonizacji, jest to, że przecież rejonizacja może odtwarzać dystanse przestrzenne, to znaczy są
dzielnice tak zwane lepsze, dzielnice gorsze. No i jeżeli teraz pociągniemy obwody szkolne zgodnie z tymi dzielnicami, to w zasadzie odtwarzamy na poziomie szkół to takie zróżnicowanie przestrzenne. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mając tą wiedzę, tworzyć obwody szkolne w poprzek tych tak miejskich, przestrzennych podziałów klasowych. To wszystko sprzyjałoby temu, że uczniowie trafiający do jednej szkoły z różnych środowisk spotykają się ze sobą, uczą się od siebie nawzajem, sprzyja to integracji, budowaniu postaw współpracy, zrozumienia wzajemnego, no i takiego, jak to się mówimy, takim żargonem mieszania kapitału, tak, mieszania różnych doświadczeń, budowania postaw wspólnotowych. Jeżeli chodzi o te różne doświadczenia uczniów, jak trafiają do systemu szkolnego, myślę o różnych doświadczeniach wynikających z odmiennego pochodzenia społecznego, z odmiennego statusu społecznego, to jest także wyzwanie dla systemu kształcenia nauczycieli, którym powinni socjaldemokratyczna polityka edukacyjna, planując system kształcenia nauczycieli, powinna zwrócić na to uwagę, także nauczyciele pracują z różnymi uczniami i w tej pracy powinni odwoływać się do różnych doświadczeń tych uczniów. To znaczy, zadając tak bardzo konkretnym przykładem się posługując, spotykając się we wrześniu z klasą, nie powinni zadawać pytania o tym, gdzie spędziłeś wakacje i skupiać się na najbardziej kolorowych i fantastycznych przygodach, jakie dzieci przeżyły na zagranicznych wycieczkach, tylko powinni wykazywać się pewną wrażliwością na odmienność tych doświadczeń i pytać i dowartościowywać również, nie wiem, przygody na podwórku, tak? Nie, tak żeby nie takiej codziennej, zwykłej pracy. Jest to powszechne, oczywiście. Jakby to jest jeden przykład, tak? Ale taka wrażliwość, tą wrażliwość nauczycieli należy budować po prostu kształcąc nauczycieli, nie licząc też wyłącznie na to, że ktoś z porywającą osobowością akurat wybiera ten zawód, bo oczywiście takich nauczycieli jest cała masa, no ale jednak jest to po prostu zawód, do którego należy zdobyć wykształcenie i, no i, no i to jest taki element, który wydaje mi się szczególnie istotny. I w końcu o tym już nieco mówił Rafał Bakalarczyk. Oczywiście socjaldemokratyczna polityka edukacyjna powinna starać się przywrócić pewną opiekuńczą funkcję szkoły i instytucji edukacyjnej. Silnie skupiliśmy się na kształceniu kompetencji, na kształceniu umiejętności, na kształceniu krytycznego nawet myślenia, zapominając czasem, że szkoły i instytucje edukacyjne mogą pełnić funkcję po prostu instytucji niekoniecznie pomocy społecznej, ale pełniące również funkcję opiekuńczą i wsparcia takiego socjalnego uczniów. Tutaj należałoby tylko zwrócić uwagę na to, aby to było wsparcie bez stygmatu, jak ja próbuję to tutaj nazywać w tej książce. To znaczy, to wsparcie nie powinno być kierowane do tych najbiedniejszych dzieci, najbardziej potrzebujących dzieci, tylko po prostu ono powinno być oferowane w ramach pewnych uniwersalnych świadczeń opiekuńczych. Chodzi mi na przykład o to, tak? W każdej szkole była pielęgniarka, w każdej szkole był lekarz, żeby programy dożywiania nie obejmowały tylko tych dzieci najbiedniejszych, które są po prostu stygmatyzowane stojąc przed służbą szkolną i wiadomo wtedy, że to są te dzieci, które trzeba było, tak, trzeba dokarmiać, tylko żeby tak, ta polityka musi być uniwersalna i te świadczenia, tak jak we wszystkich pozostałych sferach również powinny być uniwersalne.